Już za chwileczkę, już za momencik, kolejny odcinek Rolnik szuka żony 7. Wiem, że cieszycie się tak bardzo jak my na te pierwsze spotkania rolników z ich wybranymi uczestniczkami i uczestnikami. To ostatnie jest o tyle istotne, że Magdalena pobiła rekord w ilości listów, więc bezsprzecznie jej 10 kandydatów, o ile tylu przybyło na spotkanie z rolniczką, odegra istotną rolę w tej edycji. Ponadto jakiś czas temu Magda na swoim Instagramie sugerowała, że jest teraz szczęśliwa, a to może oznaczać, że szykuje nam się jakaś historia miłosna w programie. Bo jak już chyba zdążyliśmy zauważyć, z historią miłosną ze strony rolników może być ciężko. Choć niby jeden już w ogóle zakochał się w pierwszym odcinku, to syntezator byłby ostrożny, bo poza Grześkiem Bardowskim żadne z zauroczeń zdjęciami nie przełożyło się na śluby. No a Józef i Dawid, jak wiadomo, do najłatwiejszych należeć nie będą. Choć w wybredności tego młodszego widzowie dopatrują się Jakuba z poprzedniej edycji, który też mocno przebierał w listach. Tylko, że u Jakuba to chyba nie chodziło o zdjęcia, a o samą treść listu. No ale co ja tam mogę wiedzieć? Każda edycja to nowa historia, jak to mawia prowadząca Marta Manowska. W każdym razie to nie o tym dzisiaj chcieliśmy nas poinformować. Jak wiecie, bo powtarzamy to ciągle, do tej edycji jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. I nasze wiadomości nie pochodzą z obejrzanych przez wszystkich odcinków czy zwiastunów. Dlatego spieszymy poinformować Was, że w nadchodzących odcinkach czekają nas pewne kontrowersje. Jeszcze nie wiemy, jak dokładnie zmontowała to produkcja i ile z tego pokaże, to wie tylko reżyser i montażyści, a z odcinków z listami sporo wycięto. A jakże? Ale w nadchodzących odcinkach, w których rolnicy, którzy tak zawzięcie przebierali w listach, skonfrontują twarze ze zdjęciami, nie wszystko będzie im się zgadzać. Pamiętacie tę panią od Grześka z piątej edycji Rolnika? Okazuje się, że i tym sezonie możemy mieć do czynienia z jakimiś catfishami. Zapowiadają się więc ciekawe odcinki. Jak myślicie, czyje kandydatki mogły tak poszaleć ze zdjęciami? A może tym razem padnie na męskich kandydatów?